Poniatówce liczą się nie tylko sukcesy w nauce. Tutaj staramy się wspólnie rozwijać swoje pasje oraz robić coś dla innych. Hejka, ja jestem Tosia i zajmuję się organizacją wolontariatu w naszej szkole. Do tej pory zajmowaliśmy się głównie organizacją Ducha, czyli dorocznego uczynku charytatywnego, w którego skład wchodził m.in. koncert charytatywny i piknik rodzinny, więc sytuacja pandemiczna nie pozwoliła nam go zorganizować przez ostatnie 2 lata. Teraz, po zamknięciu szkół, zajmujemy się głównie webinarami, wykładami lub warsztatami online, które pozwalają nam poszerzać swoje horyzonty. Nazywam się Franciszek Chmurzyński. Od 3 lat jestem uczestnikiem kółka debatanckiego w naszej szkole. Razem z nami poprzez argumentację i dialog nauczysz się wielu umiejętności przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Uczestniczymy w wielu konkursach, takich jak Warszawska Liga Debatancka, Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Polish Schools Debating Championship czy European Youth Debating Competition. Wielu z nich zajęliśmy czołowe pozycje. Czekamy na Ciebie. Nazywam się Agnieszka Wacławik i chodzę na chór prowadzony przez absolwentkę naszej szkoły, która aktualnie studiuje dyrygenturę. Na zajęciach bawimy się, poznając nowe techniki śpiewu, jak również nowe piosenki, a oprócz tego jeździmy na konkursy, takie jak Festiwal Śródmiejskiego Super Talent, ale również śpiewamy na apelach szkolnych. Oprócz tego, moim zdaniem, chór jest wspaniałym miejscem, aby poznać nowe, wspaniałe osoby, ponieważ mamy bardzo przyjazną atmosferę i bardzo chętnie przyjmujemy nowych członków. Więc co więcej mówić, zapraszamy. Jestem Dominika i opowiem Wam pokrótce, czym jest Koło Japońskie Poniatówki. Jak sama nazwa może na to wskazywać, zajmujemy się szeroko pojętą Japonią, zarówno i popkulturą, kulturą tradycyjną, historią, filozofią czy też polityką wschodu. A robimy to głównie poprzez spotkania, warsztaty, czy też wcześniej zdarzało nam się spotkać na wspólnym odkrywaniu różnorodności kuchni japońskiej w praktyce. Ogólnie koło jest niepowtarzalną okazją do spotkania osób o wspólnych zainteresowaniach, szczególnie tych tak absorbujących, a dla mnie osobiście moja historia z kołem jest naprawdę niezastąpioną przygodą. Jestem Ada i powiem Wam słów kilka o Kole Inkwizycji. Tak nazwaliśmy nasze koło filozoficzno-dyskusyjne, prowadzone przez pana Leczkowskiego. Bardzo otwartego nauczyciela, który chętnie podjął naszą inicjatywę. Na zajęciach rozważaliśmy konkretne problemy w oparciu o różne filozofie. Dzięki tym zajęciom poszerzyłam horyzonty intelektualne i nabrałam konstruktywnego myślenia o świecie. Zatem, jeśli lubisz rozwijać się intelektualnie, ta inicjatywa jest właśnie dla Ciebie. W naszej szkole znajdziemy bardzo dobrze zaopatrzoną i zmodernizowaną niedawno bibliotekę, w której możemy szukać książek do przeróżnych prac, projektów, zadań. Znajdują się tam także czasopisma do poczytania, i w której pracują bardzo nam pomocni bibliotekarze. Biblioteka szkolna organizuje także wiele wydarzeń, na przykład czytanie Olgi Tokarczuk, Szkolna Giełda Podręczników, Festiwal Czytania, konkursy retoryki i wiele, wiele innych. Hej, jestem Ola. Jestem przedstawicielką samorządu uczniowskiego. To, czym się zajmujemy, to organizacja akcji okolicznościowych, na przykład walentynki i Dzień Kobiet. Przyłączamy się też do akcji charytatywnych, na przykład Szlachetna Paczka i Gorączka Złota z PCK. Dzięki naszej współpracy z innymi szkołami bierzemy udział w turnieju w CSA i w LOLa. Organizujemy też różne konkursy. Jestem Janek. Zawodowo zajmuję się filmem oraz fotografią. Od października 2020 roku prowadzę w szkole sekcję medialną. Jest to miejsce dla każdego, kto chciałby rozwinąć swoje umiejętności z dziedziny filmu, fotografii, grafiki komputerowej czy marketingu. Dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za dokumentację wydarzeń szkolnych oraz promocję. U nas znajdzie się miejsce dla każdego, od osoby, która dopiero zaczyna, po osobę naprawdę zaawansowaną. Do zobaczenia. Mam na imię Kamila i opowiem Wam o naszych szkolnych wyjazdach w góry. Są one świetną okazją, żeby oderwać się od szarej rzeczywistości, zobaczyć piękny kawałek Polski, ale przede wszystkim, żeby poznać wspaniałych ludzi. Mimo tego, że jesteśmy z różnych profili, w różnym wieku, są wśród nas absolwenci i osoby, które w ogóle nigdy nie chodziły do Poniatowskiego, utrzymujemy ze sobą kontakt nawet kiedy nie ma wycieczek. Dlatego jeśli przyjdziecie do naszej szkoły, koniecznie pojedźcie z nami na wycieczkę.